My Memory of Us jest grą o przyjaźni dwójki dzieci. W mrocznych czasach to gra o pamięci, o stracie, ale też o odzyskaniu i o połączeniu dwóch przyjaciół. Jest to dwójka dzieciaków, które mają swoje przygody w tym czasie, chcą się bawić. Opowiadamy tą historię jako baśń, ale całość jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W tym wypadku jest to II wojna światowa, okupacja i Holokaust. Całość wydarzeń raczej jest metaforyczna. Wszystko jest na tyle przedstawione, na ile mogliśmy i w taki sposób, żeby nie przerażać też młodego odbiorcy w żaden sposób. Pokazujemy, że o II wojnie światowej, o tragedii tych wydarzeń można opowiadać inaczej niż tylko dając graczowi karabin do ręki i kazać mu wygrywać historyczne bitwy. Historia Warszawy jest smutna, przerażająca. I chyba samo miasto jest najważniejszą, pierwszą inspiracją. Zaczynamy naszą historię od pokazania pewnego miasta przed inwazją złych robotów. Pewnego dnia przybywa zły król. Kiedy zdobywa miasto, dzieli ludzi na dwie grupy. Jedną z nich bierze i spreruje na czerwono. Ci czerwoni są gorsi. I od tego tak naprawdę zaczyna się główna oś wydarzeń w naszej grze. Ponieważ jedna z naszych postaci zmienia kolor. Ale to nie jest koniec przyjaźni, ponieważ ta druga postanawia jej pomóc. W grze bardzo mocno unikamy bezpośredniego pokazywania śmierci i przemocy. Jest to świat baśni, w którym wszystko jest metaforą. Nasze dzieciaki w grze, okej, podróżują, mają przygody, ale tak naprawdę trochę się bawią, bo są dzieciakami. Oczywiście boją się też i uciekają przed złymi robotami, muszą się schować. Nigdy jednak nie są dosłownie świadkami strasznych rzeczy, które mogłyby odebrać tak, jak odbierają je dorośli. Postaci nie są świadome zagrożenia, raczej widz jest świadomy tego zagrożenia. Myślę, że udało nam się przekazać sporo emocji. Ja na przykład nie poznałem nigdy swojego dziadka. Mój dziadek był więźniem obozu koncentracyjnego. Był również artystą. Poszedł tam, ponieważ drukował plakaty antynazistowskie. I jakby mojej pamięci jego poświęcony jest cały level, w którym możemy drukować plakaty przeciwko złym robotom. My Memory of Us stara się w lekki sposób opowiedzieć o bardzo trudnych i smutnych wydarzeniach.